O kurwa. Dobra, ty, to może być ciekawe. Witam nas tutaj u wszystkich. Zobaczymy dzisiaj jakiś film od Gucia. Gucio banuje Mamona, a kto nie subuje, ten pała. Także subscription. No to Mamon, już nie wrócisz, bo cię ostrzegałem, żebyś ich nie wyżywał. I teraz nie moderacja, nie wyżywał. Ja się dałem, żegnam. A, to jest Valorant. I Mamon wyzywał jakiegoś typa? Siemka? Siemka! Hej, hej, Witku! Palem szklane whisky na sen i spać i tak się nie chce. Na chuj Mamon u mnie i tak kur... nie chcecie tam siedzieć. Zakończ... What the hell? Mamon. Zamknij mord! Niesamowite, że masz mnie na ignorę i każdą wiadomość moją czytasz psycholu. Jak masz do mnie pisać, to po polsku albo wypierdalaj. Nie wyzywaj widzów! Nie dosyć ze frajer, to jeszcze wyzywasz sam won na blog. Przecież mnie zablokowałeś, idioto jebany, już pół roku temu. Jak to jest, że połowa polskiego community tiłcza siedzi ci w głowie rent free? Dobrze? Wyjebane mam na taki spet baranów, jak ty gościu jesteś dla mnie jak mrowka kolo, której przechodzę. Nie jesteś nikim ważnym w moim życiu, więc kolo, chuj mi lata twoja opinia. Mordę sklej, podaj adres, to napluję ci w mordę na żywo. I co gowniaku, tylko napisać możesz i zero efektu, a ja po prostu klikam bloka i ty kurwa sklejasz mordę i nie piszesz do mnie. Siema konfidencje. Nie. Ja pierdolę. Ej, to jest przerażające, że ten typ odpowiada każdej osobie, która go zaczepi, nie? To jest crazy shit. Nie jestem twoim starym, więc wypierdalaj na bloka. Czemu twój 40-letni VIP na czacie kłóci się i wyzywa każdego, co go oznacza? Delfin. Przecież twój ojciec się z nikim nie kloci, wypierdalaj na bloka. What the hell? Gówno to kogoś interesuje, co ty robisz, atencjuszko kulawa. Porządek to z toba rodzice powinni śmietniku zrobić, a nie się prujesz do ludzi. Crazy shit to ludzie, że z nim grają i gadają. Ale to jest tak, jak ja wam mówiłem. Ja miałem jedno przetarcie, tylko i wyłącznie w życiu z Mamonem, jak graliśmy kiedyś w jakiegoś Omonga czy coś takiego. I wydawał się bardzo sympatyczną osobą. Może u niego po wódzie coś takiego wychodzi, a może się tam chlapie, no nie wiem. Bo tu napisał, że walnął sobie szklaneczkę whisky i zaczął ludzi wyzywać, nie? Z błędami. Ludzi, wypalaj na bloka. Jak tam poblokowales już wszystkich na IT? Sprawy wytoczone smierdzielu? Jesteś baranem, dostajesz bloka, nie jestem twoim ojcem. Gdyby tak było, to w tym momencie twój komputer byłby na śmietniku, zegnam barana. Mamon nas wyzywa. Donosicielu, pomawiaczu, jak mówię, wypierdalaj na hell? Bloka, to nie jest wyzywanie. A ty jest u Gucia na czacie w ogóle? Co za typ? Więc wypierdalaj. I tak jesteś pała konfidencka, stara? Nie, nie jestem twoim starym, zapewniam. Czwarta nad ranem, mam autonli i Valorancie. Bez muzyki. Sztywny git, sztywne zasady, a śmieć po rodzinie najeżdża. Nie jestem twoim ojcem, więc odpierdalaj się. Nie pytałem cię o imię i nazwisko, nie interesujesz mnie, gościu. Nie jesteś nikim istotnym w moim życiu i nie będziesz gowno w kiblu. Co? Więcej dla mnie znaczy... Cała moja moderacja poleciała na bloka za timeouta Mamona. No ale jak się kłócili chłopaki i obie strony, to obie trzeba ukarać. A to jest dobre podejście, to jest totalnie prawda. Jeżeli też dajecie się bejtować, to też tak... Obydwie strony muszą zostać ukarane, to szczególnie jako streamer to musisz wziąć pod uwagę, że każdy musi kurwa po obie dostać. Nawet jeśli jedna zacznie, to jeżeli odpowiadasz, dostajesz w łeb, obopólnie. Nie jedną. Oni wyzywali go, a on wyzywał ją. Jakby tylko oni wyzywali, to poleciał niuk tylko na jedną stronę i chuj. Ale wyzywali się nawzajem, więc Mamon dostał i oni dostali. Dwie strony to działa. Czyli jak gościowi powiem, że nie jestem ojcem, to go wyzywam. Gratuluję. Dobrze, what the hell? Moderacja na smyczy trzyma tego burka i usuwa wszystkie jego wiadomości. Nocne wyjaśnianie konesera fekaliów. O Boże! Koneser fekaliów, cóż za piękny pocisk. Rację. W tą moderację? O nie, nie, Mamon, nie w tą moderację, bo mi dużo pomagają. I się kłócisz z nimi. Ale że Guciu taką zimną krew cały czas zachowuje, ja pierdolę, ja bym nie wytrzymał. What the fuck? I wyzywasz ich, oni ciebie wyzywają, więc się nie dziw, że bana dostajesz. I nie piszesz tej moderacji. Ja tylko piszę za ojcem i cecha nie jestem. Nie, nie piszesz tego tylko, bo widziałem, co piszesz. Oni ci brzydko piszą, ale też nie piszesz, tak. Jak to dla cejk siebie to samo, pierdalam pozdro? Tak jak mówiłem, te parowy z moderacji zawijam nara? Ja pierdolę, co za typ. No to Mamon, już nie wrócisz, jak p***ać parowy z moderacji, bo cię ostrzegałem, żebyś ich nie wyżywał. I teraz nie moderacja, tylko ja ci dałem. Żegnam. A ostrzegałem cię, żebyś ich nie wyzywał. Oni na ciebie słowa nie powiedzieli akurat. Przy to timeoutu mu oddawał za długie wiadomości i emotki. Ale to bez znaczenia. Czy dostało w sumie od moderacji, czy nie od moderacji. Ale jak wyzywa moderację, która jest często prawą ręką, no to no nie robi się. Czemu oni muszą znosić obelgi jego i nie mogą go zbanować, bo ja tak mówię. Brak jakby, no, oni go nie wyzywali. Zawalić? Proszę bardzo. Może? Ale to jest, powiem wam, że dla streamera tak kurwa stresująca sytuacja. Jak macie jakieś dwie strony, które w miarę lubicie, no Gucio tam z tego co wiem, no czasami z Mamonem właśnie Valoranta i tak dalej grywa, a z drugiej strony macie osoby, które cały czas mu pomagają i cały czas z nim siedzą i
teraz nie możesz się postawić za żadną z osób. Jedyne dobre wyjście to jest właśnie opierdolenie obydwu stron, ale nadal to masz takie nieprzyjemne bardzo uczucie. Kurwa, no przeżyłem to parę razy w życiu na naszym czacie i to jest tragiczne w chuj uczucie, nie? Nie naprawiłeś wszystkie błędy przeszłości. Dwóch Polaków, żadnego dwóch Polaków nie było. Wykurwienie nauczycielce? Jakiej nauczycielce? Żart Ciersia? Przecież to było suszone mięso bez kitu i na to ketchup. Eksperyment beka, beka, beka. No ale ileż można? Trwa to już zdecydowanie za długo. Piździe miał moje słowa. Powiedziałem, żeby nie obrażał modów. Po czym dwie minuty później napisał pać te parówy z moderacji, powtarzam, czy coś takiego. Ja już nie powtórzyłem. Zobacz, bana masz, ale mnie nawet nie kusi to, rozumiesz? Mnie nawet nie kusi sprawdzić. A czy u tego, u Mamona dostał bana od buta? Na 100% tak. To mi tak zwiewa, że szok. Może mam, może nie mam. Jakby, no, nawet mnie nie kusi sprawdzić, widzu. Daj spokój, stary. Ja to już od dawna wiem, że wszyscy... Woda kuśtyka nie ma, ale tak się składa. Kurwa, ja przez chwilę zacząłem... Kminić, o co chodzi? Kuśtyk, o kurwa, jaka moja waksywa. Ale tak się składa, że ktoś przez przypadek oglądał dzięki Twitch Deus Ex Machina. Wszyscy są tylko kurwa w oczy kolegami, za plecami są łajzami po kolei. Miałeś przykład Demonika, stary. Złego słowa na tego chłopa nie powiedziałem nigdy. Mimo, że kurwa przysyłał tych śmietników ode mnie, że każda osoba, która coś odpierdła, to była łajzą moja od niego. Rozumiesz, te jego przydopasy pierdolone. Nawet przychodziły i mówili, że ich przysyła. Tyle co on podalał na streamie, nawet nie miał jaj raz się przyznać i przeprosić. Więc stary, ja to się nie dziwię, że ludzie, którzy powiada, którzy nie potrafią powiedzieć takiego czegoś, robią coś podobnego. Nie mówiłem słowa na niego. Zawsze byłem pozytywny. Po czym się dowiaduję od znajomych, że ta łajza p***a łaziła człowieku i zaczepiała jeszcze... Jeszcze bym ci powiedział, z kim mi dupę opierdalał. Jeszcze bym ci powiedział, z kim, to byś się zdziwił. Z drugą łajzą, z którą nie gadam nawet, no nie? Jeszcze mieli do siebie spina jakiś czas temu. Ja tylko mówiłem, jak mnie coś wkurwało. Stary, on klipa ma, a jak gra człowieku bezczelnie. Kurwa, gra sobie w Eurotrucka, jakiś widz go wkurwa na czacie, coś mu pisze, a ten wyskakuje z pod tekstem do mnie i z komendą, po czym do mnie pisał i tylko sprawdzał, czy wiedziałem o tym. A później prosto w pysk mi kłamca je... Mówił, że o, z czatu czytałem. Widać normalnie na klipie, że po prostu na złość widzowi chciał zrobić, bo mu widz dogryzał tekstami jakimiś moimi. I mu odpowiedział w taki sposób, że kurwa, i nawet nie umiał do tego, stary, normalnie przed mordą mu to... No ale kurwa, to tak minimalna doza dystansu do tego, co się dzieje w internecie. Ej, to jest trochę przerażające. Wydaje mi się, że Mamon nie działa na niego dobrze internet. Oj, zdecydowanie nie działa, nie? To jest gościu, który ma obsesję trochę na swoim punkcie. Tak mi się wydaje, że to jest takie dziecko z jedwabiu, że dotkniesz go, on od razu porywczy, zaczyna płakać. Przerażające. Bardzo współczuję mu takiego charakteru, o tak powiem. Mówię, wydawał, jak mieliśmy przetarcie z sobą, to wydawał się strasznie miłą osobą, ale widać tą drugą, prawdziwą stronę w tym wypadku. Totalnie syndrom oblężonej twierdzy, tak, dokładnie, to się tak nazywa. O to chodzi. Ja pokazałem, nie umiał się przyznać. Taki to jest... człowiek. A wszystko, za każdym kiedy cokolwiek coś mi nie pasowało, zawsze miał wiadomość prywatną, kurwa. Też będę chodził, dupę ludziom opierdalał. To jest w porządku, skoro takie zachowanie aprobujecie wszyscy. To też tak będę robił, zobaczymy. Nie, Witek, ja nie będę już chodził do nikogo. Około 95% Twitcha dzisiaj followy wszystkie ode mnie zabrało. Ja już nie będę na Twitchu siedział prawdopodobnie. Mam dosyć tej platformy. Onej zjebów i fałszywych ludzi. Okazuje się, że osoba, która gra w komputer, po prostu, bo lubi, jest frajerem, a gość, który dzwoni i ewidentnie macie gości, co z dupy zapalali. Masz nie jednego, który na jednego i drugiego twojego panicza łaskawego się rozkraczył, nawet jedna z drugich. Zawsze myśli, czy on cały czas to przedstawia jako taką narrację, że kurwa, życie uliczne, takie coś, że rozkraczył się tutaj, wypierdolił się, coś tam za plecami opierdala. Znaczy fakt faktem, kurwa, internet jest bardzo toksyczny, dlatego ja jakoś nie utrzymuję dobrego kontaktu z ludźmi, tak bliskiego kontaktu z ludźmi spoza, znaczy z Twitcha czy z internetu ogólnie. No oprócz tam paru osób, jak na przykład Koksy czy stara ekipa, bo trochę się kurwa boję ludzi z internetu, nie? To bardzo ekstremalnie tutaj musi odczuwać na sobie taka osoba jak Mamon w szczególności. Trochę go rozumiem, ale to przesadza, nie? I to tak gigantycznie. Drugą mu nic nigdy nie napisali. Tacy są w porządku, ale ludzie, którzy nic nie zrobili, tylko grają w komputer, są najgorsi. Ja już się przyjąłem. Ludzie, którzy nic nie zrobili, tylko grają w komputer, są najgorsi. No to myślę, że samo zaoranie tutaj leci. Ja już dzisiaj myślałem, czy
sobie na kiku nie zacząć odpalać, bo ja już mam dosyć tej platformy tutaj powoli. Jeden drugiemu, kurwa, nie wiem, jeden drugiemu czegoś zazdrości, niezawiści, ci, a szkoda, że ten ma jeden widza więcej, drugi. Co to ma być, co to za ludzie tutaj są? Człowieku, popierdolone. Nie, ale na kiku przynajmniej możesz powiedzieć komuś, co o tym myślisz, tu nie możesz. Ale nie, to nie chodzi, że ja po prostu powoli mam dosyć tego wszystkiego, i tyle. Jasne. Tak uważaj to po prostu. Bartek, ty mieszkasz jeszcze w Łodzi, czy już śmianie z tego miasta jest to nieśmieszne? Znaczy, jak mi pod narrację będzie pasować, że będzie nieśmieszne, że mam się obrazić, to wtedy będzie śmieszne nadal, ale sam jebę to miasto, bo mnie wkurwia. Ale tak, mieszkam. Tu nie chce mi się streamować, jak widzę te wasze farszywe, fałszywe pyski, to mi się odechciewa. Już 139 widzów, myślisz, że mi na tym zależy, głąbie ty zasrany. Stary, ja sam mogę wejść do kogoś, ktoś mi może napisać, że moja matka jest kurwą, nic z tego nie ma, ja napiszę gościowi, że pomylił mnie ze swoim ojcem i ja dostaję bana, więc sram na takie coś, gościu, po prostu. What the fuck? Od ciebie akurat dostałem za to, że pojechałem swoją moderacją, bo kurwa służyli i tyle mam do powiedzenia. Czy centralnie dwa wiersze wyżej chłop mnie jechał jak szmatę, jeszcze chłop inny coś innego bym zrobił, to im ci poza streamem powiedział i to twoja wspomniała moderacja zostawia. A to, że są w porządku w stosunku dla ciebie nie znaczy, że dla mnie nie mogą być k***mi i tyle, no. Dla mnie nie są fair i to jest moje zdanie. To, że dla ciebie są w porządku, to ty chyba oczywiste. Zresztą skoro już pytasz, to też już kurwa. Zresztą ale to kurwa. Aha. Ty się, kurwa, sugerujesz, że to jest moja wina, że chłop chodzi i mi matkę rucha. To też bardzo fajnie. Aha. Sobie dałeś wejść na głowę, ty kurwa tępy kutasie pierdolony. Ja pierdolę. Przecież ty nic nie możesz z tym kurwa zrobić. Kurwa, nawet te zjeby pierdolone im na to pozwalali, więc z nimi wszystkimi, gość. Czekaj, ale teraz tępy kutasie to było do gucia? Serio, kurwa? Ej, typ jest odklejony totalnie. Ja pierdolę, jaki toksik. I chuj mi spierdalaj, zabierz tego follow'a manę i tak już masz perma. Wyjebane mam w to. No to jest piękny dzień, coś pięknego. To ja też zrobię co powinienem i wypierdolę cię stąd, gość, do widzenia, o. No kurwa. Tego to jest definicja. Ale chłop musi mieć naprawdę bardzo ciężkie życie z takim charakterem. Ja pierdolę, współczuję mu. Współczuję mu masakrycznie, powiem wam. Ja jebę. No dobra, no. Przynajmniej już wiemy, że jak będzie jakikolwiek kontakt z mamonem, to trzeba go uciąć na wejściu.